tę przyszłość Ukrainy, czy ktokolwiek, być może oprócz samych Ukraińców oczywiście, będzie protestować. Wydaje mi się, że jeżeli w dalszym ciągu mamy ideę, że istniejący ład międzynarodowy, taki jaki znamy przez ostatnie 25 lat, miałby przetrwać, to nie wolno odpuszczać kwestii Ukrainy. Pytaniem zasadniczym jest, czy sposób interpretacji przez nową administrację w Białym Domu idei ładu międzynarodowego jako takiego, jakiego znamy, w dalszym ciągu będzie się utrzymywać, czy uznamy, że rzeczywiście dokonujemy zasadniczego przetasowania, w którym próbujemy między głównymi graczami na arenie międzynarodowej ponownie rozdać karty. I tutaj asertywność Rosji i chińska aktywność w swoim najbliższym otoczeniu powodują, że dla Amerykanów są, można powiedzieć, tak naprawdę dwa scenariusze. Jeden to jest pójście na dalszą konfrontację, niezależnie od tego, w jakim kierunku będą prowadzone pewne kroki, które miałyby pokazać, że ta administracja będzie miała inną twarz. A drugi to jest rzeczywiście znalezienie formuły, w której te dwa państwa będą miały więcej do powiedzenia. No i oczywiście tu pojawia się bardzo ważna postać, Henry Kissinger, i niektórzy komentatorzy uważają, że skoro Henry Kissinger znalazł się wśród tych najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, to to prognozuje jeden oczywisty scenariusz, to znaczy Amerykanie o wiele większym stopniu niż za Baracka Obamy zwracają swoją uwagę w stronę Azji i w stronę Chin, a Rosja być może staje się krajem, który w jakiś sposób będzie sojusznikiem w tej rywalizacji z Chinami. Pytanie, za jaką cenę? I rzeczywiście, zanim jeszcze prezydent Alex wszedł do Białego Domu, już było widać sygnały, które bardzo wyraźnie podkreślały, że nowa administracja będzie prowadziła inną politykę względem Chin. Pytaniem jednak zasadniczym w tym kontekście jest, czy ta nowa polityka względem Chin ewidentnie znacznie bardziej twarda, można powiedzieć wręcz w pewnym sensie idąca na pewną konfrontację, będzie kontynuowana, czy jest to w tej chwili takie jakby kształtowanie pozycji negocjacyjnej względem Pekinu i budowanie zaplecza do realizacji niektórych z obietnic kandydata na prezydenta Trumpa wobec własnego społeczeństwa, szczególnie tych dotyczących powrotu miejsc pracy, zmiany tej formuły relacji amerykańsko-chińskich. Należy zaznaczyć, że relacje amerykańsko-chińskie, przede wszystkim tak naprawdę zwrot ku Azji, był tak naprawdę zasługą prezydenta Obamy. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie ten zwrot ku Azji, ten pivot to Asia, to jest właśnie kontynuacja w pewnym sensie tej polityki, tylko że innymi narzędziami. Widać, że wśród administracji Trumpa rzeczywiście ten kierunek azjatycki jest bardzo istotny i jeżeli tam będzie priorytet, to też będzie oznaczało, że dla Rosji będzie szersze pole do manewru w swoim najbliższym otoczeniu, bo dla Amerykanów będzie to sprawa drugorzędna. Z drugiej strony, i to poniekąd znowu zasługa prezydenta Obamy, że znalazły się siły wojskowe sojuszu również na naszym terytorium, zmieniają poniekąd zasady gry i zmieniają troszkę naszą pozycję względem samej Rosji, co też powoduje, że zasadniczy odwrót od Europy Środkowej na rzecz Dalekiego Wschodu miałby, pociągałby ze sobą znacznie większe konsekwencje niż w przypadku Obamy. Ale czy to oznacza, że z jednej strony spekulujemy, jaką cenę za ten zwrot zapłaci Ukraina, z drugiej strony widzimy efekt wieloletnich działań, starań Polski, czyli amerykańskich żołnierzy, którzy przybywają do Polski, już w momencie, kiedy tak naprawdę te stery w dużej mierze sprawuje Donald Trump. Czy to oznacza, że tak naprawdę w tej chwili jesteśmy świadkami wyrysowywania pewnej linii, pewnej granicy, do której Amerykanie będą w stanie Rosjanom ustąpić? Właśnie granicy dzielącej, oddzielającej Polskę, Unię Europejską od Ukrainy. Takiej nowej żelaznej kurtyny. Być może trochę tak. Ja bym powiedział, że o tyle jest to pytanie trudne, że my tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie nawet dzisiaj zrozumieć, do jakiego stopnia nowy amerykański prezydent przywiązuje tą samą wagę do tak fundamentalnych elementów sojuszu transatlantyckiego jak samo NATO, czy też rolę Unii Europejskiej. To przepraszam, to jest to skostniała i
przestarzała organizacja, która ma wiele problemów, to na to. No i teraz pytanie, jak tę krytykę rozumieć? To nie jest tylko ten element, jeszcze należy dodać argument, że państwa NATO powinny płacić za swoje bezpieczeństwo, że nie realizują zobowiązań traktatowych, tak, w związku... Ale być może akurat ten argument o niewypełnianiu tych założeń, na które przecież zgodziły się wszystkie kraje należące do NATO, no to jest akurat coś, co paradoksalnie Polskę powinno cieszyć, bo my akurat w tych limitach się mieścimy, to raz, dwa. No, więcej pieniędzy wydawane przez naszych sojuszników z NATO to jest większe poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, że tak, tylko cały kłopot polega na tym, że Sojusz Północnoatlantycki dla nas jest fundamentem naszego bezpieczeństwa, a dla Stanów Zjednoczonych jest narzędziem realizacji amerykańskiej polityki zagranicznej. I skoro prezydent Stanów Zjednoczonych widzi wątpliwości. Oczywiście ja mogę zrozumieć, że między retoryką a praktycznym działaniem mogą być fundamentalne różnice, ale skoro on widzi słabości w takim narzędziu, które przez dziesięciolecia tak naprawdę pozwalało Ameryce realizować pewną wizję ładu, można się zastanawiać, czy tak naprawdę rzeczywiście nie jesteśmy świadkami jego cichego demontażu. A cichy demontaż nie będzie oznaczał tylko i wyłącznie zmiany amerykańskiego narzędzia, ale przede wszystkim fundamentalne przebudowanie struktury bezpieczeństwa w całej Europie. Ale różnych scenariuszy można się było spodziewać, ale nie tego, że za demontowanie NATO wezmą się Amerykanie. Oczywiście, dlatego też największy kłopot, który tak naprawdę dzisiaj sprawia wszelkim osobom, które próbują zrozumieć amerykańską politykę zagraniczną, to jest fakt, że w zasadzie najbliższe otoczenie Trumpa w żaden sposób nie spróbowało wysłać klarowny sygnał, wokół jakich kamieni milowych będzie budowana amerykańska polityka zagraniczna. My widzimy, słyszymy pewne argumenty, pewne strzępy, pewne obserwacje, pewne komentarze, ale za nimi nie kryje się ani jeden element, który wydaje się stały i sztywny. Poza sloganem, że Ameryka będzie ponownie wielka, nie ma ani jednego elementu, co do którego można zrozumieć, że to będzie, że tak powiem, punkt odniesienia, wokół którego będzie budowana ponownie amerykańska potęga. No i tutaj w takim razie dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, bo no, wśród komentarzy, które pojawiły się po tych słowach Donalda Trumpa dotyczących właśnie m.in. NATO, m.in. przyszłości Unii Europejskiej, Brexitu, w tych komentarzach można było usłyszeć, że nie ma się co przejmować. To jest tylko język na potrzeby wyborców Donalda Trumpa. To jest język, który niejako no, jest kontynuacją tego, co mogliśmy usłyszeć w kampanii wyborczej. I w żaden sposób nie należy tego traktować do końca poważnie. Tak naprawdę to, jakim prezydentem jest Donald Trump, to, co będzie chciał robić, zobaczymy dopiero, kiedy będzie już prezydentem i rzeczywiście jako prezydent będzie pewne rzeczy mógł deklarować. Ja widzę dwa, można powiedzieć, hamulce dla tej niepewności związanej z przyszłą amerykańską polityką zagraniczną. Pierwszy to jest hamulec instytucjonalny, wynikający z faktu, że amerykańską politykę zagraniczną nie prowadzi tylko prezydent i nie da się jej prowadzić bez porozumienia z Kongresem. A w Kongresie, nawet jeżeli Republikanie mają większość, to należy pamiętać, że relacje między Trumpem a niektórymi Republikanami są gorsze niż jego relacje z demokratami. W związku z czym paradoksalnie ten znienawidzony przez niego establishment będzie miał też dużo do powiedzenia w kontekście realizacji jego wizji amerykańskiej polityki zagranicznej. Można powiedzieć, że w pewnym sensie będzie on nawigował. Drugi bardzo istotny element to jest to, co już pan redaktor wspomniał na temat postaci Kissingera. Otóż powinniśmy zakładać, że powrót Kissingera w jakiejkolwiek roli, co prawda podobno nieformalnej, będzie też świadczył o tym, że będziemy mieli taki powrót do realizmu, do takiego skrupulatnego rozważania, balansowania między wielkimi siłami, w którym główna rola Stanów Zjednoczonych będzie polegała na tym, żeby żadne inne mocarstwo w rzeczywistości nie było w stanie zagrozić amerykańskiej hegemonii. To będzie oznaczało, że z Rosją może być Waszyngtonowi bliżej, tylko do momentu, do którego Chiny zostaną względnie osłabione. Tylko pytanie jest, czy takie rozgrywce... To marne pocieszenie. Dokładnie. Pytanie. Główny kłopot polega na tym, że w takiej rozgrywce, jeżeli rzeczywiście to myślenie, można powiedzieć w pewnym sensie,
realistyczne zdominuje Biały Dom, to najprawdopodobniej dla państw, które się znajdują na obrzeżach tych głównych bloków, no jednak sytuacja może stać się o wiele bardziej niestabilna. No i teraz oczywiście pytanie podstawowe, czy my jesteśmy na obrzeżach, czy nie? No, mi się wydaje, że jednak w kontekście mapy Sojuszu Północnoatlantyckiego to trudno jest nas usadowić w samym jego środku. No, ale na pocieszenie można powiedzieć, że nasza pozycja jest na tyle istotna, na tyle jest to pozycja strategiczna, że żal byłoby no, taki kawałek Europy wypuszczać z rąk, kierując się czystym realizmem politycznym. Panie redaktorze, jak patrzę na mapę rozlokowania polsko-amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, to mam wrażenie tak naprawdę, że poza symbolicznym faktem ich obecności na naszym terytorium, nikt tak naprawdę ani w Białym Domu, ani w większości państw należących do NATO, ale nie graniczących z Federacją Rosyjską, nie chce, żeby irytować Moskwę, nawet kiedy spełni obietnice wobec własnych sojuszników. Rozumiem, że pije pan teraz do tego, że większość tych baz znajduje się w zachodniej części Polski, a nie na wschodzie. Tak naprawdę znajdują się tam, gdzie za zimnej wojny znajdowały się wojska radzieckie, które planowały inwazję na zachód, a nie obronę wschodnich rubieży własnego. I to mnie martwi przede wszystkim dlatego, że w dalszym ciągu mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś tam postrzegani w podświadomości zachodnich decydentów, jako taka ziemia niższa, która jest elementem do dyskusji, którego można rozważać w negocjacjach z Rosją. I to niestety jest element niezależnie od osiągnięć polskiego rządu, bo sam fakt, że udało nam się przełamać opór szeregu państw europejskich i rzeczywiście posiadać obecność sojuszniczą na naszym obszarze, wydaje mi się, że jest jeszcze wiele do zrobienia, żeby rzeczywiście ta żelazna kurtyna przysłowiowa, o której mówiliśmy, jeśli nowa miałaby ponownie zostać spuszczona, żeby ona była na naszej wschodniej granicy. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, do której chciałem powrócić, czyli te słowa wypowiadane przez Donalda Trumpa. No, rzeczywiście możemy je tłumaczyć tym, że to jest na razie tylko język skierowany do wyborców, nic więcej, nie ma się czym przejmować. Nie, wręcz odwrotnie. Mi się wydaje, że w takim sposobie wypowiadania retoryki może kryć się przede wszystkim taka wyobraźnia, że ponieważ nikt nie wie, w jaki sposób mnie interpretować, to stać mnie na powiedzenie wszystkiego, co mogę. Kłopot polega na tym, że właśnie od jutra już nie będą to tylko puste slogany, tylko za każdym z nich będą będą telefony, będą pytania, będą próby wyjaśnienia, o co tak naprawdę chodzi, w jaki sposób się ustosunkować. Nikt nie lubi wielkich zwrotów w międzynarodowej polityce i kiedy nie do końca jesteśmy w stanie przewidywać, co nasi najbliżsi sojusznicy sobie wyobrażają na nasz temat, oczywiście stwarza to możliwość dla innych graczy, żeby korzystali na tym. To jeszcze jedna kwestia, o której pan wspomniał, czyli podział sił w kongresie, gdzie no, gdyby doszło do jakichś bardzo trudnych, kontrowersyjnych decyzji, sytuacji, to Donald Trump przeciwko sobie będzie miał zapewne demokratów, no i może się spodziewać, że przeciwko sobie będzie miał też mniejszą, większą grupę republikanów. Czy to naprawdę realnie może oznaczać, że Donald Trump, jeżeli nazbyt daleko pójdzie w tych swoich pomysłach, może być prezydentem, który nie będzie w stanie rządzić? Mi się wydaje, że szkopuł tkwi tak naprawdę w symbiozie, jaka powstanie między waszyngtońskim establishmentem republikańskim a Donaldem Trumpem. Donald Trump w swojej drodze do Białego Domu z przyjemnością mieszał z błotem szereg swoich kontrkandydatów, no, ale dzisiaj część że bardzo mocno mu to ułatwia. Niewątpliwie, natomiast szereg z nich jednak uzyskało całkiem przyzwoity punkt wyjścia w kontekście ostatnich wyborów do kongresu. Co więcej, niektórzy z nich gwarantują sobie miejsce w Senacie, mają kadencję dłuższą niż sam prezydent i są w stanie, że tak powiem, w niektórych elementach stawiać kontrę wobec jego propozycji. Ja nie wierzę, żeby partię republikańską stać było na całkowite osłabienie własnego prezydenta, natomiast mogę sobie wyobrazić sytuację, w której właśnie ten element równowagi między poszczególnymi instytucjami w ramach amerykańskiego systemu politycznego doprowadzi do tego, że tak, niektóre można powiedzieć nie
nieograniczone wypowiedzi prezydenta Trumpa zostaną sprowadzone do rzeczywistości. Doktor Spasimir Domaracki, Uczelnia Łazarskiego, a także Republikanowa, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Lider PO Grzegorz Schetyna zarzucił władzy stygmatyzowanie ludzi, którzy 16 grudnia demonstrowali przed Sejmem. Przedwczoraj minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak poinformował, że policja zidentyfikowała już 80 osób, które protestowały w Warszawie i 22, które były w Krakowie pod Wawelem. Grzegorz Schetyna zażądał od premier Beaty Szydło informacji, kto bierze za to polityczną odpowiedzialność. Stygmatyzuje się, oskarża się ludzi o łamanie prawa. Nie pozwolimy na to, żeby dochodziło do politycznej zemsty, do takich aktywności, które widzimy dzisiaj i które organizuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Wszystkie akcje, które bardziej przypominają łapankę czy nagonkę na ludzi niewinnych. Szef klubu PO Sławomir Neumann skierował do premier Beaty Szydło dwa pisma, w których domaga się udzielenia informacji o tym, kto konkretnie wydał polecenie działań wobec obywateli, którzy demonstrowali w okresie od 16 do 12 stycznia. Że tę decyzję podjął minister Błaszczak, może minister Ziobro, a może któryś z prokuratorów niższego szczebla. Ale ważne jest, i na tym nam zależy, i będziemy tego się domagać, żeby to było jasne wskazanie osoby odpowiedzialnej za decyzję, czyli publikowania wizerunku osób, które brały udział w demonstracji. Chcemy wiedzieć, dlaczego właśnie te osoby, z tych kilku tysięcy osób wybrane zostały te wizerunki. W drugim piśmie szef klubu parlamentarnego PO zwrócił się do premier Beaty Szydło o udzielenie odpowiedzi, jakie posiada informacje jako odpowiedzialna za nadzór nad służbami specjalnymi w sprawie inwigilowania od 16 grudnia do 12 stycznia posłów i senatorów opozycji protestujących na sali plenarnej Sejmu. Poseł Andrzej Halicki przypomniał, że osoby, które czują się szykanowane przez władzę, mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną w Biurze Interwencji Obywatelskich PO w Warszawie. W Paryżu poinformowano, że przewodniczącym tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów będzie Roman Polański. To najbardziej prestiżowe nagrody francuskiej kinematografii, o których mówi się, że są Oscarami francuskiego kina. Ceremonia zaplanowana na 24 lutego będzie 42. odsłoną uroczystości, które są zwieńczeniem dokonań francuskiego kina w minionym roku. 83-letni twórca, reżyser, Rosemary Baby, pianisty czy Tess, wielokrotnie wyróżniony za swoje dzieła filmowe, tym razem ma przewodniczyć ceremonii wręczenia Cezarów, które nad Sekwaną wywołują wiele emocji w świecie aktorów, reżyserów i producentów kina. Przewodniczący Akademii przyznającej Cezary stwierdził, że wszyscy ludzie kinematografii chcieli w ten sposób uhonorować i złożyć wyrazy swojego szacunku polskiemu reżyserowi. Roman Polański jest w tej chwili w trakcie pracy nad kolejnym swoim filmem. Jest to adaptacja powieści, która 2 lata temu zdobyła jedną z prestiżowych francuskich nagród literackich. W tegorocznej ceremonii Cezarów honorowa nagroda za całokształt twórczości zostanie wręczona jednemu z największych i najbardziej popularnych na świecie aktorów francuskich, Jean-Paulowi Belmondo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33, czas na debatę dnia. Grzegorz Osiecki i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Moimi gośćmi są Agnieszka Burzyńska, Fakt, i Piotr Zaręba w sieci. Witam. I w sieci.pl. Proszę Państwa, na początek taka smutna informacja. Poseł Rafał Wójcikowski z Kukiz 15 zginął w wypadku samochodowym. To jest poseł, o którym, tak jak ja patrzyłem, na ogół są dobre wypowiedzi. Czy Piotrze, coś możesz o nim powiedzieć? No, to jest jeden z tych dwojga posłów ruchu Kukiza, którzy głosowali na sali kolumnowej tego dnia, kiedy była walka o przeforsowanie budżetu, ale rzeczywiście on miał bardzo dobrą opinię. Ja zobaczyłem reakcję posłów z różnych klubów. Ja go znałem głównie z debat internetowych, z Twittera. Niesłychanie sympatyczny, niesłychanie otwarty człowiek, łączący różne środowiska. Kojarzony z jednej strony z wolnościowcami, z Kolibrem, z drugiej strony mający takie wyraziście prawicowe poglądy, ale bez zapiekłości. Rzeczywiście rozmawiałem się z jednym z polityków ruchu Kukiza i miałem takie wrażenie, że oni realnie, mimo że dość krótko są razem, że się zżyli, że bardzo to przeżywają.
współczujemy rodzinie i współczujemy kolegom klubowym. Przechodzimy i zmieniamy teraz temat. Będziemy mieli inaugurację nowego prezydenta USA, Donalda Trumpa. W tej chwili jest takie pytanie, czy w kategorii największe znaki zapytania, jeżeli chodzi o przyszłość tej kadencji, to Trump prowadzi jako prezydent czy kandydat od kilkudziesięciu lat, jeżeli nie od początku USA? No, wielki znak zapytania, tu zgoda. Absolutnie ja nie jestem w stanie przewidzieć, co zrobi Donald Trump, i zawsze jak ktoś pyta właśnie o przewidywania co do tej prezydentury, mówię nie wiem, to znaczy w słowach, oczywiście te jego słowa w stosunku do Rosji, do Unii Europejskiej, do NATO, to wszystko budzi niepokój, tylko jest pytanie, na ile to są tylko słowa, a jakie będą dalej czyny i co się zadzieje. Niektórzy mówią, że on ma podejście do polityki biznesowe. No to też jest trochę niepokojące. Czy przypadkiem to nie będzie tak, że coś za coś, że handlujemy Europę Wschodnią za Bliski czy tam Daleki Wschód, tak jak on się wypowiada o Unii Europejskiej, że Unia Europejska nie chce importować ze Stanów towarów rolniczych, tak? No tak, Meksyk czuje się zagrożony. Tak, no i zobaczymy, no po prostu zobaczymy, jakie będą te pierwsze miesiące jego prezydentury. Piotr jest autorem historii Stanów Zjednoczonych, więc stąd takie pytanie o kontekst historyczny. Czy pamiętasz takiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który byłby takim znakiem zapytania jak Trump? Czy on jest znakiem zapytania, może tak? Myślę, że jeśli chodzi o całą historię Stanów Zjednoczonych, to pewnie tak, bo na przykład te XIX-wieczne kampanie wyborcze no, nie były jakieś zbyt precyzyjne, jeśli chodzi o odtwarzanie poglądów czy zapowiedzi kandydatów, ale jeśli chodzi o ostatnie kilkadziesiąt lat, to myślę, że rzeczywiście to jest absolutny rekord i stanął choćby z jednego prostego powodu. No, to jest człowiek, który wszedł, można powiedzieć, że przebojem do polityki z zewnątrz, znaczy podbił partię, która była początkowo mu raczej niechętna i no, nie jest politykiem w żaden sposób przetestowanym, ani jako ktoś, kto sprawował jakikolwiek urząd publiczny, ani jako człowiek, który uczestniczył w debatach wewnętrznych. On przez jakiś czas był w ogóle wręcz odbierany jako liberalny demokrata. Oczywiście czasami się zdarzało, że tacy ludzie dokonywali wolty, no Reagan był w swoim czasie demokratą, a potem bardzo wyrazistym republikaninem, ale Reagan, zanim został prezydentem, przez kilkanaście lat był głosicielem konserwatywnych, antykomunistycznych poglądów i pozostał wierny tym poglądom. Tu rzeczywiście jest wielka niewiadoma. Ja nawet nie wiem, czy on sam wie do końca, co chce zrobić. Widać to po jego nominacjach od Sasa do Lasa. To też nie tworzy jakiejś spójnej całości. Jego wypowiedzi też wspólnej całości do końca nie tworzą, bo oczywiście jest ten wywiad słynny. No to słynny, tak? Że NATO no, jest archaiczne, no zgoda, że Brexit no zgoda. Był dobry, że Unię znaczy, Europejską czeka rozpad. A z drugiej strony jego doradcy mówią też co innego. No właśnie, a jego doradcy mówią co innego i nawet ten rzekomo prorosyjski sekretarz stanu nie okazał się aż tak bardzo prorosyjski, choć oczywiście może się maskuje. No to, właśnie, to też jest tak, że no, musiał zdobyć poparcie. On zabiegał tak o poparcie w Senacie. Natomiast pamiętajmy o jeszcze o takiej rzeczy, że no, prezydent, współczesny prezydent nie jest człowiekiem, który ma tak do końca w stanie ogarnąć całą machinę państwową. No, jeśli ktoś jest jeszcze nowicjuszem w ogóle w dziedzinie takiej polityki, to może mieć jeszcze większy kłopot. W związku z tym Trump się będzie chyba pewnie, że dopiero uczył i będzie też jednak pod pewnym wpływem tego aparatu, który zastał. Oczywiście on może też ten aparat jakoś łamać, on może być z nim w konflikcie. Już widać napięcie między nimi a służbami specjalnymi, bardzo silne napięcie. No tak. Natomiast nie potrafię tego do końca przewidzieć. Może się okazać znacznie mniej kontrowersyjnym prezydentem osądzając po czynach niż po wypowiedziach. Właśnie, no, tylko na to musimy poczekać. No dobrze, ale to jednak chyba, ponieważ to program komentatorski, to trochę musimy pospekulować, bo no, z jego wypowiedzi kampanijnych, jeżeli chodzi o takie główne azymuty polityki, to widać, że Stany z jednej strony miałyby się stać takie bardziej izolacjonistyczne, jeżeli chodzi o najbliższych sąsiadów, tak, czyli Meksyk, odciąć się od imigracji. Z drugiej strony miałby przyjąć taki, no, to co mówiła Agnieszka, taki azymut wojny handlowej z Chinami prawdopodobnie, czy takiej bardzo silnej rywalizacji z Chinami, do której będą potrzebowały sojuszników i stąd być może te awanse pod adresem Putina. Rosji, no, tak. No jest pytanie, czy faktycznie on będzie w ten, no, nie ma co ukrywać, że Obama także, ten świat Obamy także gdzieś tam był ukryty, ta rywalizacja amerykańsko-chińska w Azji była gdzieś tam ukryta, on mówi o tym otwarcie. Czy to jakoś znacząco może przeryć układ sił w Europie i czy faktycznie Stany pójdą na jakąś taką bardziej otwartą konfrontację z Chiną? Nie no, może przeryć oczywiście. To jest pytanie o to, na ile on będzie się czuł związany. Pierwsze jego ruchy wskazują, że czuje się związany, bo cała próba rozgrywania karty Tajwanu wydawała
wydawało się już raz na zawsze zamknięte, no pokazuje, że to nie jest, że to nie była wyłącznie retoryka. To jest zresztą związane z tym, że on jest pod tymi względami nowatorem, bo on wraca do idei, która była kiedyś ideą republikanów, ale przed bardzo wieloma laty, tu poruszyłeś tę kwestię historii Stanów Zjednoczonych, na przykład w latach 20., czyli obrony własnego interesu. Ten globalny kapitalizm, pod którym się podpisał na przykład Reagan, no, zakładał jednak, że się nie chroni własnej gospodarki specjalnie. Raczej się traktuje pewną wartość przepływ kapitału. Tak, a tu mamy protekcjonizm. Tak, tu mamy pewien protekcjonizm, ale też zapowiadany bardzo głęboki. Zapowiadany głęboki, ale też bez konkretów aż tak dużych, żeby nie można było z pewnych rzeczy zrezygnować. Zwłaszcza, że z kolei personel tych resortów gospodarczych no jest jednak personelem wziętym z korporacji, z rynku, można powiedzieć. To nie są przekonani protekcjoniści, moim zdaniem. To są ludzie, którzy są wikłani rozmaitymi interesami w rozmaite strony. Więc to jest pytanie, czy oni będą chcieli to realizować, na ile będą na Trumpa naciskać, żeby z tej polityki zrezygnował. Natomiast to jest ciekawy eksperyment. Na pewno Trump nie jest autorytarnym prezydentem, jak do dzisiaj głoszą media liberalne. To absurd w ogóle. Ale na pewno jest człowiekiem, który może dużo kłopotu przysporzyć choćby wschodniej Europie. I to ja mówię, ja nie byłem optymistą. A wielu moich kolegów konserwatystów tak, oczywiście uznało, że wartością jest to, że wygrywa ktoś z prawicy, to denerwuje lewicę. Ale na pewno nie jest to dyktator, jak z kolei czytam do dzisiaj w Gazecie Wyborczej. To jest nonsens. Znaczy tak, bo w Europie Wschodniej, która jest dla niego jakby mniej zrozumiała, mniej ważna i w tej wielkiej bitwie handlowej, do której pewnie potrzebuje Władimira Putina, no ona może zostać poświęcona, no tak jak mówiłam, na zasadach zupełnie komercyjnych i handlowych. Niemniej, jak ktoś zostaje, doświadczenie uczy tak. Dopóki nie jest się prezydentem, dopóki nie jest się premierem, nie zderza się człowiek z tą całą skomplikowaną machiną i być może właśnie on będzie się zupełnie inaczej zachowywał, zupełnie inaczej niż my teraz myślimy, że to będzie, że to będzie jakieś nieprzewidywalne kompletnie. A to zastanówmy się jeszcze tak przez chwilę, jak się będzie zachowywała nasza dyplomacja, czy ona ma jakieś atuty, jeżeli chodzi o... No właśnie, jeżeli o Donalda Trumpa i o tą zmianę, która nastąpiła w Stanach, mamy tutaj jakieś aktywa? No w czystej teorii można powiedzieć, że właśnie można by się odwołać do jakiejś solidarności ideowej, bo niektórzy politycy prawicy, komentatorzy prawicowi uważają, że to jest część tej samej rewolucji, której elementem jest Kaczyński, ale myślę, że Trump ma naprawdę zupełnie w dużym poważaniu nie wie tego nawet i pewnie się tego nie dowie, więc no to jest taki ogólny apel, jak do dyplomacji w każdym momencie. Pamiętajmy jednak o jednej rzeczy jeszcze, no Obama zaczynał kompletnie inaczej, kończył kompletnie inaczej, zaczynał od resetu z Rosją, kończył antagonizmem z Rosją. Tak, kończył na sankcjach w ogóle. No na sankcjach jednak na wsparciu nas bardzo mocnym. Panie redaktora, według pani mamy jakieś aktywa tutaj? Znaczy nasza dyplomacja ma tam... Znaczy nasza dyplomacja to też jest spory znak zapytania. Żeśmy o tym dyskutowali, zdaje się, wczoraj, że po roku jakby różnych rzeczy, czynienia różnych rzeczy w Unii Europejskiej, nagle następuje takie lekkie otrzeźwienie i taka refleksja, że ta Unia Europejska jednak jest nam do czegoś potrzebna. I widzimy, obserwujemy taki zwrot. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak się zachowa szef naszej dyplomacji. No oby nie było tak, że za rok będziemy znowu coś zmieniać, naprowadzać, resetować. Nie, no chyba ten reset będzie wcześniejszy. Bezpieczeństwo, rozwój, praca to mniej więcej przyświeca temu rządowemu przeglądowi. No i mieliśmy w tej chwili i bezpieczeństwo, i pracę, bo byli ministrowie, szefowie resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji. Elżbieta Rafalska, minister pracy, no i Konstanty Radziwiłł, szef resortu zdrowia. I pytanie o ten przegląd. Czy to jest taki raport dla ministrów? Czy to jest faktyczne przygotowanie do pracy rządu na ten rok? Nie, no proszę. Pamiętacie, co politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, gdy Donald Tusk zarządzał od czasu do czasu. Tak. Mówili, że to wielka pokazówka, wyłącznie czysty PR, nic z tego nie wynika. I tak samo nie wyniknie i nie wynika nic z tego. Ministrowie powtarzają to, co było zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości. Mówią, co jeszcze zrobią. To wszystko już zostało powiedziane. Są codziennie długie konferencje. No i właściwie tyle. No jeszcze brakuje tylko ofensywy jakiejś legislacyjnej, żeby było uzupełnienie. No dobrze. Piotrze? No, ja się zgadzam, że to ma propagandowy wymiar i rzeczywiście to niczego nie posłucha.
posuwa do przodu, aczkolwiek no jakby... Taka jest proza życia. Tak? Taka jest proza życia i jeżeli by się z polityki teraz próbować się odnieść do całości, no to trzeba przyznać, że ten rząd jest dość aktywnym rządem, jak na średnią rządu z ostatnich 20 lat, to pewnie jednym z najaktywniejszych. To znaczy to rzeczywiście ten pierwszy rok był taką ofensywą, przy czym akurat w przypadku tych dzisiejszych ministrów, czy tych, którzy byli dzisiaj, no to pani minister Rafalska jest bohaterką oczywiście zdarzeń nam znanych przede wszystkim na całej operacji z 500+, ale też i innych. Wiek emerytalny, no także podniesienie średniej płacy i tak dalej, tak, minimalnej płacy, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, z Radziwiłłem sprawa jest bardziej złożona, bo on był krytykowany w tych pierwszych miesiącach, czasem też i z własnego obozu padały te krytyki, a nawet z ust zawalowane, z ust prezesa, że jest zbyt powolny. Z drugiej strony ja odnoszę takie wrażenie, że no, zdrowie nie może być priorytetem, aczkolwiek to był jeden z powodów zwycięstwa nad Platformą, która to straszliwie zabagniła, ale powiedzmy sobie szczerze, no, pieniądze z budżetów pisowskich idą przede wszystkim na właśnie 500+, czyli właśnie pani Rafalska odebrała panu Radziwiłłowi możliwość bycia ważnym ministrem. Czy ta reforma, którą skądinąd rzeczywiście, jak koleżanka podkreśliła, była w programie PiS od wielu lat, ona była traktowana w ogóle jako taka recepta, złota recepta, chodzi o likwidację NFZ-u i o przejście ze składkowego na taki stricte budżetowy, biurokratyczny bardziej model finansowania. Czy to coś da? Nie wiem, bo każdy z tych modeli ma swoje patologie. Że swoje patologie ma model ubezpieczeniowy, wąskie gardła, rozmaite absurdy, ale no, model taki bardzo statystyczny, model takiego rozdawania przez urzędników pieniędzy, no też ma swoje patologie. Polecam duński film Królestwo Larsa von Triera, który pokazuje, pomijając to, że z horrorem, to pokazuje szpitale właśnie w takim bardzo opiekuńczym modelu, gdzie minister wszystkim ręcznie zarządza. No to tam też widać takie właśnie socjalistyczne wręcz absurdy. Ale ja nie mówię, że tak musi być. Natomiast czy to spowoduje, że będzie więcej środków? No to tego nie wiem. Nie, środków nie będzie. No, ale, a, no to właśnie, jest, a to jest podstawa bolączka. I to no, jest tak problem, bo środków nie będzie, tylko pytanie, jak one znowu będą dzielone i jakie będą szczegóły tej reformy. Jest jeszcze jeden problem. Pozycja ministra Radziwiłła jest dość słaba w tej chwili. No, ale premier ją wzmocniła No, a ja nie wiem, czy premier jest od wzmacniania akurat pozycji ministra Radziwiłła. W tym sensie, że powiedziała, że nie będzie jego dymisji. No to no, przez jakiś czas minister ma spokój. Przez jakiś czas, tak? Przez jakiś czas, myśląc przez cały czas, kiedy nadejdzie ten moment, kiedy... Zresztą, no, umówmy się, to nie premier będzie decydować o tym, tak? To znaczy, to zadecyduje zarówno prezes, jak i politycy PiS-u, którzy naprawdę, ja nie wiem, jak ostatnio rozmawiałam, to nie znajdują żadnego dobrego słowa na temat ministra zdrowia. Może to jest to zjawisko, o którym mówił Piotr, tak, że Elżbieta Rafalska stała się symbolem tego, co PiS zrealizował z programu, a Radziwiłł tego, co nie zrealizował, właśnie dlatego, że no, mieliśmy zdecydowane dwa priorytety. 500+ to był pierwszy i teraz się okazało, że w tym roku będziemy mieli obniżenie wieku emerytalnego. A minister zdrowia, który przychodzi ze swoim pomysłem, żeby 0,25% PKB rocznie podwyższać budżet NFZ-u, czy jakkolwiek tak, od 2018 roku i się odbija od drzwi, to nie jest w komfortowej pozycji. No ale też wiedział, że nie będzie w komfortowej pozycji. Też wiedział, co jest priorytetem rządu. Wiedział, że priorytetem tego rządu będzie 500+ i obniżenie wieku emerytalnego. Że tych pieniędzy mu nie przybędzie. Tak? To znaczy on wtedy mówił, ja je będę umiał inaczej podzielić. Co jak się okazuje, jak przychodzą kolejni ministrowie, że jest właściwie niewykonalne. Tak? Ilu mieliśmy ministrów, którzy powiedzieli, my to zrobimy mądrzej. Tak? My zmienimy tu system. Tu będzie właśnie centralnie, albo będzie niecentralnie, albo będzie tak pośrednio. Pieniędzy od tego nie przybywało. To jest wór bez dna, tak? To znaczy każdy mówi, ja kiedyś zrobię taki system elektroniczny, to zapowiadała też poprzednia ekipa. I ja tam będę wszystko widział, kto był gdzie no tak, u lekarza. Recepty, tak, recepty, zwolnienia, e-wizyty, no wszystko, tak? Wszystko to miało być i wszystko to miało służyć uszczelnianiu, żeby te pieniądze nie wypływały. Nie ma, tak? I każdy minister, który po kolei przychodzi, mówi dokładnie to samo. No tylko czy to nie jest jakby, czy w takim razie nie widać, że to będzie strukturalny kłopot PiS-u, nie wiem, za 2-3 lata, jak będzie kampania wyborcza, dlatego że jak był rząd Platformy, tak, to tam mieliśmy taki jasny przekaz, nie nosi się wody dziurawym wiadrem. I to miało być uzasadnienie, dlatego że się nie podnosi nakładów na służbę zdrowia, tak? Czyli najpierw musimy uszczelnić system, a potem no to dopiero wlewać więcej pieniędzy. Przez 8 lat, natomiast, no tak, ale natomiast PiS od razu szedł z hasłem, no niestety, wydajemy na zdrowie za mało, bo wydajemy 4,6% PKB, a wszyscy sąsiedzi co najmniej 5, tak? Więc powinniśmy wydawać 6% i będziemy gdzieś tam podchodzili pod średnią unijną, no co oznacza w tej chwili jakieś 30 miliardów więcej. No to jest
jeszcze więcej niż na 500+. Pytanie, czy PiS to udźwignie? Nie, no raczej nie, no oczywiście, no, można zawsze pokładać nadzieję, jeśli chodzi już na następne lata, no, w następującej skądinąd poprawie ściągalności podatków i rozmaitych innych elementów uszczelnienia całego systemu, już fiskalnego systemu, to w tym sensie, no, to się dopiero okaże, natomiast, no, w dzisiejszej perspektywie mam wrażenie, że pojawia się taka kalkulacja, być może ona jest przypadkiem, czy zbiorem przypadków, ale że bardziej się opłaca dodać rodzinom te, po te 500, czy 1000, czy 1500 złotych, bo to jest powszechny dosyć adresat, natomiast, no, chorzy z natury rzeczy niestety są zawsze mniejszością. No, oczywiście oni mają rodziny i tak dalej, to jest to problem, ale mimo wszystko, no, nie są tak skutecznym lobby, jak to jednak nie stworzą takiego wrażenia, jak to wrażenie, które tworzą wszystkie rodziny, które dostały pieniądze. To mówię, to być może przypadkiem trochę też wyszło, bo myślę, że Kaczyńskiemu się kiedyś wydawało, że jedno i drugie można zrealizować, no ale to tak do końca nie jest. No. Ja zarazem, no, wypowiem też taki sakramentalną formułkę, że, no, służba zdrowia bardzo wielu krajach bogatszych od nas jest jednak piętą achillesową. No, no, systemy są różne, a i one się jednak okazują... Nie ma żadnego dobrego. Tak, nie ma żadnego dobrego. Co więcej, no, poprawa technologii, poprawa w związku z tym wydłużenie zdrowia, no tak, pacjenta, one działają na niekorzyść, bo to wszystko staje się droższe, prawda? Te wszystkie procedury, wszystkie kuracje, leki, no, kosztują coraz więcej, więc to oczywiście nie jest wyłącznie wina kolejnych zarządzających. No, ja w przypadku Platformy miałem wrażenie, że takiego bardzo daleko i posuniętego cynizmu, no, ale teraz jak patrzę z kolei na to, że tu się nie da zrobić z tego priorytetu, że te kolejki się nie skracają, że jest jednak cały czas ten problem dostępu do lekarzy, no to się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest coś, co jesteśmy skazani, co jest takim przedmiotem takiego jałowej retoryki. No tak, tak, tylko czy to nie powinno oznaczać przemodelowanie polityki, bo jednak w przeciągu, nie wiem, 5 lat będziemy mieli, znaczy te zmiany demograficzne są w tej chwili już bardzo szybkie i liczba osób w wieku podeszłym, takich, już nie mówię w wieku emerytalnym, ale tych znacznie starszych. No seniorów, szybko, klasycznych szybko seniorów, rosło, tak? Tych ludzi, którzy potrzebują bardzo dobrej opieki zdrowotnej i jeszcze opieki wyspecjalizowanej. A często my ich w ogóle nie mamy. No tak, kompletnie. No pamiętamy, premierowa Kopacz z wielkim szumem otwierała ośrodek, gdzie mieli być szkoleni gerontolodzy. Na razie jakby efektów tego wszystkiego nie widzimy. No, czy tutaj, czy tu nie mamy strukturalnego wielkiego problemu, którym rząd powinien się jednak zająć? Pełna zgoda, to jest wielki problem, bo ja się też się nie zgadzam, że to nie jest, że to jest mniej powszechne. No to jest powszechne, tak? Każdy z nas choruje i każdy obserwuje to, co się dzieje w służbie zdrowia. Ale chwilami choruje, prawda? To nie jest to cały czas, a to 500 złotych napływa co miesiąc do bardzo wielu rodzin, więc to jest jednak bardziej systematyczne. Ten adresat jest bardziej masowy. Systematyczne, tak, natomiast to jest bolesne, tak? Tak, bardzo bolesne, bo wizyta w tej chwili w szpitalu gdziekolwiek, czy w publicznej służbie zdrowia, nie mówię o tej podstawowej, bo to jest jeszcze w miarę jakoś zorganizowane, tak jak ja obserwuję, natomiast o tej specjalistycznej, czy o tej właśnie bardziej już wymagającej skomplikowanych i zabiegów, interwencji, no to są gigantyczne kolejki. Ja to też widzę po swojej rodzinie. No i gigantyczny problem. No tylko jest właśnie pytanie, skąd wziąć pieniądze albo jak uszczelnić ten system, na który ani na jedno nie ma odpowiedzi, ani na drugie nie ma odpowiedzi. No tak, Mateusz Morawiecki będzie odpowiadał na to pytanie i to zdaje się jest chyba... No tak, no rozwój jest jedyną tej szansą, prawda? Czyli jakby ta druga strona powinna być większa, bo ja jednak sądzę, że nikt się z 500+ w najbliższych latach nie wycofa. Ani obecna władza, ani nawet następna, jeżeli by była po wyborach. Nie, no, mamy nawet deklarację ze strony Platformy, no, że tak, nie na pierwsze, no właśnie, no, ale skoro tak, to na coś nie starczy. Ja zresztą, dla mnie to jest bardzo bolesne, bo naprawdę, no, historie, o których nagle czytamy, że potrzebna jest na czyjąś operację albo jakąś kurację, jakaś niebotyczna suma i tej sumy nie ma i jakby pojawia się przekaz pod tytułem, no, pan minister, tak, ale pan minister Radziwiłł mówi, że on nie jest w stanie tego z tym nie zrobić, no nie jest jednak przekazem budującym. A takie historie w ostatnim czasie miały miejsce, ja nawet raz osobiście w wywiadzie z premier Szydło apelowałem w sprawie konkretnego człowieka, młodego człowieka, który miał taką, ona tam się na szczęście dobrze skończyło, ale no to jest jednak bardzo bolesne. No to widać, że zdrowie będzie takim twardym orzechem do zgryzienia dla PiSu. No tylko jedna uwaga, no opozycja też tu nie ma się specjalnie czym wykazać. Znaczy to naprawdę, znaczy, ja nie mówię, że to jest argument na naszej obecnej władzy, natomiast no, oni już rządzili 8 lat i
ich efekty były bardzo, bardzo mizerne. Nie, ja pamiętam taką rozmowę, jaką kiedyś odbyłem, nie wiem, to był jeszcze rok 97, jak się chyba zmieniała władza z jednym, z Markiem Belgą chyba, który był wtedy doradcą prezydenta Kwaśniewskiego i pytałem właśnie o takie miny, które lewicowy rząd zostawia swoim następcom z WS-u, którzy wtedy przejmowali władzę. I wtedy na tapecie był program górników i on powiedział, że tak naprawdę z górnikami to sobie w zasadzie rząd poradzi. Natomiast tak, służba zdrowia to jest coś, co kolejne rządy będą miały z tym kłopoty. I coś w tym jest. No, tak? Jest... No, bo brak jest, znaczy na razie przez kilkanaście lat chyba mieliśmy takie mieszanie herbaty w szklance. Tak, takie zawracanie. Tak, nie dorzucał. No nie dorzucał, a poza tym no, wiesz, znasz określenie, czym jest fotel ministra zdrowia, tak? No tak, chociaż... No jest krzesłem elektrycznym. To znaczy, że z tego się nie wychodzi dobrze, tak? Nigdy. Znaczy, bo tego się, nie wiem, znaczy może się da jakoś załatwić, no ale na razie kilka... Zapytam o inne gorące krzesło w rządzie, bo trwa ten przegląd i tak historycznie to najbardziej gorącym krzesłem to się okazywał wbrew pozorom fotel ministra sprawiedliwości. A Zbigniew Ziobro chyba szykuje reformę, która będzie tutaj taką, która może na sobie skupić największą uwagę w tym roku. Myślicie, że to będzie coś, co będzie takim największym punktem sporu? Reforma sądownictwa? No, na pewno będzie już choćby z tego powodu, że opozycja buduje figurę pod tytułem czekają nas czystki i ręczne sterowanie sądami. I oczywiście w tych wszystkich kolejnych zmianach i w elementach polityki w ogóle, no był taki element, że rząd chce mieć większy wpływ. Tylko no, trzeba jak odróżniać zdrowe sterowanie od niezdrowego, bo powiedziałbym tak, jeżeli na przykład minister ma większy wpływ na sądy, jeżeli chodzi o administrację nimi, pilnowanie, dyscyplinowanie, to jest dobrze, ale oczywiście jeżeli to się zaczyna przenosić na sferę kadr, które są bardziej zależne, no to wtedy oczywiście pojawia się element niepokoju czy element wątpliwości. Ja skądinąd byłem zwolennikiem podporządkowania prokuratury ministrowi sprawiedliwości, ale z tym się też kryją oczywiście rozmaite pułapki. My tam mieliśmy rewolucję kadrową. No tak, mieliśmy rewolucję kadrową i mamy sytuację taką, że w pewnych kłopotliwych sytuacjach oczywiście minister ma większe możliwości wpływania niż miał poprzednio, choć powiedzmy sobie szczerze, no było przekonanie, że Platforma też ma rozmaite linki do prokuratury, choć nie podlega ona ministrowi. No to różnie nie bywało. Ja niedawno rozmawiałam z jednym z prokuratorów, który mi opowiadał o tym, w jaki sposób w ogóle się odbywały te zmiany. Czyli po prostu jednego dnia dostajesz decyzję, że masz się przenieść w ogóle w jakieś inne kompletnie miejsce Polski. To jest propozycja nie do odrzucenia, bo nie możesz jej odrzucić. Właściwie zostajesz jakby zdegradowany, tak ukarany, bo jest to kara, pensja, tak? Zostaje, ale... Pensja zostaje, ale zostajesz ukarany bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnego jednego słowa uzasadnienia. Jeżeli tak będzie wyglądała zmiana w sądownictwie, która jest potrzebna, tak? Bo wszyscy wiemy, jakie są tam bolączki i jak to bardzo też boli i dotyka Polaków, tak? Bo to jest też dosyć powszechne, tak? To znaczy może nie tak powszechne jak 500+, ani nawet służba zdrowia, ale jednak gdzieś tam się stykamy. I jeżeli miałoby to wyglądać tylko jako właśnie wymiana, jak miotła, która tam wejdzie i posprząta tych sędziów, którzy wydawali nie takie wyroki, które się nie podobały komuś, no to nie ma sensu, tak? No myślę, że tu jest pewien paradoks, bo w tym, co mówi Kaczyński, że na przykład jest poczucie niesprawiedliwości wyroków, prawda, że silni są, często uchodzą w sprawiedliwości, a z kolei ci drobni są czasami przedmiotem nadmiernej surowości, to jest do jakiejś modyfikacji. Tylko w przypadku sądów no, bardzo ciężko jest jakby wskazać receptę, no bo w pewnym momencie pojawia się oczywiście obawa, że z kolei będzie ręczne sterowanie wyrokami, no, a sąd jest niezawisłe z definicji, no to jest jakby to osiągnięcie naszej cywilizacji, prawda, tej zachodniej, która... Zresztą to nawet nie tam silni, znaczy nie tylko silni, słabi, tak, którzy są, tylko też czasami te wyroki wydają się po prostu kuriozalne, to znaczy one wydają się zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi, no tak, jakiemukolwiek, tak? Tylko jest pytanie, czy właśnie to można, naprawić? No, więc tu dochodzimy do granic pewnych, bo z jednej strony chcielibyśmy to naprawić, z drugiej strony, no, lekarstwo się może okazać gorsze od choroby, prawda? To znaczy, no, jest jednak ta bariera, no, sędzia jest niezawisły. Można próbować skracać na przykład czas trwania procesów, prawda? Można oczywiście wprowadzać rozmaite systemy, no nie wiem, rewizji, bo to też jest jeden z pomysłów, żeby... Czynnik społeczny ma być zwiększony, tak zwany. Tak, to znowu, co to znaczy czynnik społeczny? No bo na przykład to, że minister, prezydent, ktoś może na przykład poddawać sądowi jeszcze raz pewne rzeczy pod rozwagę, to mi się wydaje zdrowe. Natomiast no, czynnik społeczny ma też te negatywne skojarzenia. No tak, takie... ale no,
też są kraje, gdzie istnieją ławy przysięgłych. Ławy przysięgłych są bardzo kontrowersyjną instytucją, to znaczy to niekoniecznie strasznie jednoznaczną, a też jest problem pewnej tradycji. W Stanach Zjednoczonych one istnieją od kilkuset lat i one jakby są już jakby utrwalone, jest pewna grupa ludzi. No tak, tam w ogóle jest ten element samorządności znacznie większy, ale obejrzyjcie sobie serial o procesie O.J. Simpsona i zwątpicie w ławy przysięgłych. Takich przykładów jest dużo, więc to nie jest też jednoznaczne. Ja jeszcze się też obawiam takiej zapalczywości samego ministra sprawiedliwości, który robi wszystko z takim przytupem, rozmachem i mi się kojarzy to z jedną anegdotą, jak, nie wiem, czy, no pamiętacie na pewno, jak Zbigniew Ziobro postanowił ponowić wniosek o ekstradycję Ryszarda Mazura. Tak? Nie, Romana Polańskiego, w sensie, tak, to niedawno, zafascynowany tym, że właśnie to ogłosił w mediach, wpadł, wtedy się zbierał rząd i ogłosił, ależ pięknie przykryłem jakąś tam sprawę. Tego się obawiam, takiej też... Instrumentalizacji, tak? Tak. Tak to nazwijmy. A moimi gośćmi byli Agnieszka Burzyńska z Faktu. Dziękuję bardzo. Piotr Zaremba, Tygodnik w sieci. Dziękuję. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Zapraszam Państwa na scenę. Z reżyserami i aktorami porozmawiam o tym, co dzieje się w polskich teatrach. O sztukach nowych i tych ciągle nieschodzących z afisza. Do usłyszenia na scenie w każdą niedzielę, kwadrans po godzinie 11. Katarzyna Okulińska. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia ubiegłego roku. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej, prokurator Michał Dzikański. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu 17 stycznia 2017 roku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem 33. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 roku na sali kolumnowej. To jest to przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Śledztwo zostało wszczęte w związku z zawiadomieniami posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Akcja Demokracja i Stowarzyszenia My Naród, a także osób prywatnych. W wypadku samochodowym zginął poseł Rafał Wójcikowski z klubu Kukiz 15. Został wybrany do Sejmu po raz pierwszy w 2015 roku. Pracował w kilku komisjach i podkomisjach sejmowych. Był wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczącym Eurorealistycznego Zespołu Parlamentarnego. Rzecznik klubu Kukiz 15 Jakub Kulesza powiedział, że posłowie rano dowiedzieli się o tragicznej śmierci przyjaciela. Łączymy się w bólu z rodziną posła Wójcikowskiego. Chciałbym w imieniu klubu poselskiego Kukiz 15, całego ruchu Kukiz 15 i wszystkich współpracujących organizacji, stowarzyszeń czy fundacji złożyć kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom Rafała. Przedstawiciele innych ugrupowań z szacunkiem wspominają wiedzę Rafała Wójcikowskiego i to, jak poważnie traktował swoją poselską misję. Senator PiS Jan Maria Jackowski miał okazję dyskutować z nim w różnych programach medialnych. Był to człowiek bardzo ideowy, bardzo oddany pełnieniu mandatu posła, co się też rzadko zdarza. Poseł z ogromną wizją i z takim bardzo wyrazistym przekonaniem co do kształtu rzeczywistości, który chciałby widzieć. Jednocześnie poseł bardzo pracowity i poseł z doskonałym przygotowaniem. Był doktorem nauk ekonomicznych, był wykładowcą akademickim, miał ogromną wiedzę, ogromną erudycję i był człowiekiem nietuzinkowym. Poseł Nowoczesnej Grzegorz Furgo uważa, że klub Kukiz 15 stracił swojego najlepszego posła. Jest bardzo smutna wiadomość dla mnie, mimo że w wielu przypadkach w pracy codziennej się absolutnie nie zgadzałem ze świętej pamięci posłem, ale ja go bardzo ceniłem, bo był bardzo merytorycznym posłem. To duża strata dla polskiego parlamentu, naprawdę, śmierć pana Rafała. W Kukizie chyba był najbardziej merytorycznym posłem, bo tak bym to określił, bo on się zajmował wieloma rzeczami. Rafał Wójcikowski miał 43 lata, osierocił żonę i dwoje dzieci.
Przedstawiciele protestujących z podopolskiej gminy Dobrzeń Wielki zwrócili się do Parlamentu Europejskiego o wsparcie ich postulatów. Uczestniczyli oni w Strasburgu w posiedzeniu Intergrupy do spraw mniejszości narodowych i językowych oraz spotkali się z przedstawicielami Komisji Petycji. Więcej na ten temat Andrzej Geber. Protestujący poinformowani europosłów, dlaczego nie zgadzają się z decyzją włączenia części gminy do Opola. Chodzi im, jak mówili, zarówno o kwestie finansowe, socjalne, jak i prawa licznej mniejszości niemieckiej. Przedstawiciele 12-osobowej delegacji, Janusz Piątkowski i Rafał Kępa, powiedzieli Polskiemu Radiu, że protestujący chcieli osobiście przedstawić swoje stanowisko i uzyskać wsparcie europosłów. Liczymy na to, żeby nas przede wszystkim wysłuchano i żeby nam pomogli wrócić do tych samych granic przed rokiem 2016 roku. Po wysłuchaniu Polaków Intergrupa wystosowała apel do Komisji Petycji, do której wcześniej zwrócili się protestujący mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego o rozpatrzenie ich skargi w trybie pilnym. Liczą, że szybkie rozpatrzenie petycji i planowane rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych doprowadzą do cofnięcia decyzji i pozostawienia gminy w dotychczasowych granicach. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na przeważającym obszarze słabe opady śniegu lub deszczu, a lokalnie marznące i mrzawki powodującej gołoledź. Bez opadów tylko na krańcach południowych. Temperatura od minus 2 stopni na Podkarpaciu przez plus 2 na północnym zachodzie i północy do plus 3 nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresowo porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5 minut po trzeciej. Wnętrze przypominające czasy PRL, dodatkowo przeciekający dach czy ściany pokryte grzybem. W takich warunkach pracują policjanci z Widawy w powiecie łaskim. Budynek komisariatu w tej miejscowości pamięta jeszcze początki ubiegłego wieku i z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Przekonał się o tym reporter Radia Łódź Kamil Klimaszewski. Zewnątrz budynek widawskiego komisariatu nie wygląda tak źle. Jednak spojrzenie na ten obiekt zmienia się, gdy wejdziemy do środka. Podkomisarz Andrzej Bykowski, komendant komisariatu policji w Widawie. Budynek rzeczywiście jest od 2009 roku przewidziany do remontu. Stan jego nie polepsza się, tylko pogarsza z czasem. Budynek posiada dwie kondygnacje, z czego pierwsza kondygnacja została wyłączona już 2-3 lata temu z użytkowania z uwagi na przeciekający dach i przedostawanie się wody na pierwszą kondygnację. Młodszy inspektor Piotr Bielewski, komendant powiatowy Policji w Łasku. Od 2009 roku jest warunkowo dopuszczony do eksploatacji ten budynek. Jest to przedłużane co roku. Ten budynek już nie nadaje się do remontu i do przystosowania do obecnych potrzeb policji. No na chwilę obecną nie ma nawet ciepłej wody, ponieważ boiler jest uszkodzony. Tu u góry akurat sanitariat przy szatniach przewidziany jest teraz do gruntownego remontu. Policjanci są ściśnięci tylko i wyłącznie na parterze. Jednak z uwagi na to, że tutaj też na parterze nie są za dobre warunki, będzie przeprowadzany taki tutaj doraźny remont, żeby poprawić warunki policjantom, będą kładzione panele, wymieniane różne tutaj instalacje, tak żeby policjantom umilić to funkcjonowanie i żeby dla mieszkańców też tu były jakieś godne warunki przyjmowania. W dachu widać solidne dziury niestety. Dach jest pokryty eternitem. Niestety eternit ma te właściwości, że z czasem pęka, stąd są te prześwity. Dodatkowo musi być budynek komisariatu wyposażony w antenę radiową, która też niestety powoduje to, że są przecieki w pokryciu dachowym. No i to wszystko skutkuje zalewaniem przy dużych opadach strychu, a później kondygnacji pierwszej. Było takie widmo, że no, może się nie udać, że kolejny rok jednak może nie przejść takich warunkowych odbiorów ten budynek? No jeżeli by było zagrożenie tutaj dla policjantów i dla ludzi, którzy tutaj są obsługiwani, musiałbym wtedy zamknąć ten komisariat i braliśmy pod uwagę albo przeniesienie wszystkich policjantów do Łasku, albo znalezienie tutaj tymczasowej jakiejś siedziby dla policjantów do obsługi, tak? Musi być komisariat, być w Widawie. No porządek, żeby pilnować, żeby ludzie, żeby to ładnie było, no bezpiecznie, o. Raczej, żeby był. Dobrze, że są. Dobrze, tutaj dookoła nie ma chyba posterunków czynnych, także jakby jeszcze we Widawie miało nie być, lepiej jak funkcjonuje tak jak jest. Michał Włodarczyk, wójt gminy Widawa. Najbliższy komisariat jest położony w miejscowości Łask, to jest ponad 30 km i tak naprawdę wokół gminy Widawa
nie ma komisariatów, stąd też bardzo ważne jest, aby jak najszybciej przystąpiono do budowy nowego budynku. Przy wsparciu samorządowców z Widawy uzyskaliśmy działkę, na której planowana jest budowa nowej siedziby policjantów w Widawie. W chwili obecnej jest plan inwestycyjny przyjmowany w Komendzie Głównej, gdzie jest uwzględniona budowa nowej siedziby w Widawie. Jeżeli znajdą się pieniądze na tą inwestycję, będziemy budowali tą nową siedzibę i otwierali nowy komisariat. Nadal jednak wciąż nie wiadomo, czy do budowy dojdzie. Jeśli tak, to nowy komisariat policji w Widawie powinien zastąpić ten stary i wysłużony w 2018 roku. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Teraz na antenie Polskiego Radia 24 kulisy spraw. Michał Majewski i jego goście. Dobry wieczór. Moim gościem jest dzisiaj Sylwester Latkowski, dokumentalista, dziennikarz, reżyser. Sylwester, zaprosiłem cię, żeby porozmawiać z tobą o historii zabójstwa Marka Papały i o śledztwie na ten temat. To jest taka sprawa, w której ty siedzisz od kilkunastu lat, robisz na ten temat film dokumentalny. Napisałeś na ten temat książkę i wiele tekstów. Powiedz mi, taka najprostsza rzecz na początek. Czy ty uważasz, że tę sprawę da się wyjaśnić i osądzić, bo ona jest nieosądzona i niewyjaśniona mimo upływu już blisko 19 lat? Tej sprawy nie da się wyjaśnić i myślę, że się też nie da osądzić. Podejrzewam, że sąd będzie miał duży problem ze skazaniem nowych podejrzanych. Dlaczego? Bo będziemy kwestionować dowody, a przede wszystkim zeznania głównych świadków. Ja rozmawiałem na przykład z jednym z nich, powiem ci wprost, on jest po prostu niewiarygodny, on ma zaburzenia psychiczne. Mówisz o tej osobie, która obciąża złotnika samochodu, tak? Tam są dwóch kluczowych świadków, ale na przykład jeden z nich jest po prostu osobą niewiarygodną. Zresztą główny świadek także w jednym z sądów został uznany za osobę niewiarygodną, o czym nie chce się mówić. Wiesz co, powiedzmy ludziom, którzy może nie tak do końca znają kulisy tej sprawy, jak to było. To jest tak, że przez pierwsze kilkanaście lat tej historii prokuratura przekuł takiej wersji, w której mowa jest o zemście, jest mowa o bardzo ważnych biznesmenach, zabójcach. Potem to się wszystko sypie. Oparte jest to na zeznaniach człowieka z klubu płatnych morderców z Gdańska, Artura Zirajskiego, pseudonim Iwan. Po kilkunastu latach ta wersja upada i teraz zwyciężyła taka wersja, że to było przypadkowe zabójstwo przy okazji kradzieży samochodu, czy próby kradzieży samochodu przez złodzieja samochodowego Igora, pseudonim Patyk. Dlaczego te pierwsze lata, w tych pierwszych latach promowano taką wersję, której nie udało się utrzymać w sądzie? Sam byłem zaskoczony, bo jak wchodziłem w tą sprawę, nie miałem żadnej jakby tezy, hipotezy, po prostu chciałem opowiedzieć o tej historii. I im głębiej mi wchodziłem, po prostu zaskoczony, w jaki sposób, w jaki skandaliczny sposób było prowadzone to śledztwo. Ale dlaczego była taka mobilizacja na samym początku związana z tą sprawą? Pamiętasz pierwsze dni, to jest sprawa ambicji, zabite byłego szefa policji, to nie może tak pozostać niewyjaśnione, musimy to załatwić. Tylko w mediach. Tak naprawdę od razu na początku właściwie zniszczono to śledztwo. To nie może być tak, że na miejsce zbrodni każdy właściwie przyjeżdża, tak jakby przyjeżdżał do muzeum, albo żeby sobie zobaczyć atrakcję w postaci zabitego komendanta głównego policji. No tak się zawsze twój film, że jest mnóstwo ludzi, zbiegowisko, prawda? I to jest tak, że po jakimś czasie poszerzano ten krąg, wypychano ludzi, no ale no coś się takiego wydarzyło. Już dzisiaj wiemy jakby, że nie zabezpieczono właściwie śladów, że nie zabrano wszystkiego, nie zrobiono wszystkiego tak, jak powinno się zrobić. Czyli mamy w tym momencie jakby problem dowodowy. Pierwsza godzina, tak? Ja ci powiem, że jak pytałem osoby odpowiedzialne za to, to każdy przerzucał winę. Jeden na drugiego. Kto za to właściwie odpowiadał? Jaki prokurator, policjant? I to było już, to było nawet śmieszne. Później mamy taką sytuację, w której nieszczęśliwie uważam, stworzono ekipę śledczą, powołano grupę generał i pojawiła się tam pani Małgorzata Wiechowicz. Pani Małgorzata. I to jest właściwie. Ale dlaczego to było takie nieszczęście dla tej sprawy? Dlatego, że jak prześledzimy
jej działania i sposób działania tej grupy, a dzisiaj już wiemy, że możemy więcej powiedzieć. Ja zapoznałem się z analizami kryminalistycznymi, policyjnymi, takimi tajnymi analizami, gdzie grupa najlepszych analityków kryminalistycznych, policyjnych bada nie tylko akta procesowe, ale tajne akta grupy śledczej. No i co z tego? No, przede wszystkim powiem ci jedną rzecz. Oni wszyscy mówili, że za sam bałagan, bajzel w papierach, jaki panował, czyli to, że na przykład jest jakaś na przykład notatka, która powinna być ewidencjonowana, chociażby to jest bardzo ważne, bo później można manipulować. Jest wiele takich notatek, których ona nie dołączała do akt sprawy, między innymi podważające wiarygodność Artura Zirajewskiego, głównego... Tak, który powiedzmy sobie, że już dzisiaj wiem, on jak to powiedział, zgodził się zeznawać i mówił w zamian za to, że będzie się mógł spotykać ze swoją kobietą. I mówi to, co oni chcieli słyszeć. Zresztą jest ciekawa notatka w tej sprawie jednego z członków grupy, generał, który wprost mówi, że on jest niewiarygodny. Artur Zielski. Tak, że jest wprost niewiarygodny. I rzeczywiście przecież, jak się najrzędziej go zeznaje, on co chwila zmienia. To prawda, to było bardzo, bardzo ostro o tym mówił ten amerykański śledczy przy okazji wniosku o ekstradycję Edwarda Mazura, prawda? Bardzo mocno uderzał w zeznania Zirajewskiego, twierdząc, że jest człowiekiem niewiarygodnym, plastycznym świadkiem, który zmienia swoje wersje. A dlaczego oni mu tak bardzo uwierzyli? Oni chcieli mu uwierzyć. Po drugie, to jest tak, że myślę, że... Ale chcieli wyjaśnić sprawę, czy chcieli Oni uwierzyć? Chcieli wyjaśnić.